atmosfery, lecz nie drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, to jest kolejny odcinek symulatora SimRaid. I w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż do Zawiercia. I wyjeżdżamy z peronu stacji Dąbrowa Lutnicza. Jakby się przyspiesza dzisiaj ten pociąg. Wydaje mi się, że coś jest z nim nie tak. Ale to za chwilę się tym zajmiemy. Nie, to jest wszystko w porządku z tego, co słyszę. Okej. 46-14 godziny. Wszystko pracuje, należy przetwornić. Ciekawe.
że to rzeczywiście cały czas pod górę jakoś. Tak nie mogło być, bo jakieś żwawo hamuje. Wyluzujmy. A jest tu cały czas pod górę. Aż wiemy, chociaż czemu tak kiepsko jedzie. Jazdowy na 100 na godzinę. Mamy minutkę opóźnienia, nawet i dwie na wskocz. Również co do sekundy liczę, jak się przekroczy minutę o sekundę, to już będą dwie minuty, nie? 5 sekund później już byśmy nie dostali takiej premii. Następny semafor na 100 na godzinę.
zostaliśmy do spóźnienia w czasie kontroli, nie? Ten pociąg nie chce szybciej jechać, więc co ja mogę na to poradzić? Ale mi wielkie opóźnienie, jedna minuta. Przejść jeszcze coś tylko zobaczyć, panie. Jeszcze zwolniony. Policzenie to mnie przeniosło. Nie, leć, panie, leć. Leć, panie, leć. Chciałem coś zobaczyć i tutaj mi nie wyszło. Jeszcze większe opóźnienie. No, już po czasie. Sobie pojechaliśmy. Nie minuty opóźnienia, dwie. Przegrzewanie może będzie lepiej szło. Oczywiście nie powinno to mieć wpływu. Jest to elektryczny zespół trakcyjny. To był dieselek, to bym mógł powiedzieć, że może mieć to wpływ, ale tak to nie ten.
97 się o wiele lepiej od tego rozpędzę. Pani to nie zdąży dojść do drzwi. Nie ma co iść takim tempem. Albo może? A jednak. 46-14 głosów do odbioru. Ostatnią chwilę, ale zdążyła.
żeby w tą stronę nie było opuszczania fotografów. I my się coś pomyliło. Może, że to znaczy w tamtym kierunku, jak się idzie w drugą stronę, w kierunku zawiercia na przodowcy. Bo wtedy jest opuszczenie pantografu. Może, że mi się właśnie coś pomyliło. No cóż, to miało być tak fajnie. A tutaj to tylko opóźnienie, bo się nie idzie tam rozpędzić. Z pełną prędkością. Stojony semafor na stój. Wjeżdżamy w peron za chwilę. Może widać estakady płazami. Te ciasty bezprądowej. Zaprądowa dozwolona. Oczywiście w tą stronę nie ma opuszczenia pantografu. Szkoda. No dobrze, ale jest to nasza przedostatnia stacja, więc długo kończymy.
stacji zawiercia. W tym miejscu trzeba akcentem ukończyliśmy nasz dzisiejszy scenariusz. No na samym końcu opóźnienie niestety łapaliśmy ze względu na to, że coś nie mieliśmy odpowiedniego przyspieszenia. Tyle zdobyliśmy doświadczenia. 40-614 głosów do odjazdu. Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć.